Zanim zaczniemy ten materiał zostaw koniecznie łapkę w górę, subskrypcję oraz jakiś komentarz żebyś nie przegapił żadnych treści, które będą się pojawiały w przyszłości na tym kanale. A w dzisiejszym odcinku, moi drodzy, pokażę Wam jak łatwy sposób posługiwać się programem jakim jest The Sims 4 Mod Manager, jak w tym programiku znaleźć modziki, jak usuwać mody i jak przede wszystkim posortować tony modów, których zapewne posiadacie w swoim wyposażeniu. Więc jeżeli jesteście ciekawi jak to zrobić w łatwy, przejrzysty i intuicyjny sposób, to zostańcie i obejrzyjcie ten odcinek, a teraz dajemy intro. Hej, 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 witam wszystkim bardzo serdecznie na moim kanale, witam Was w dzisiejszym odcinku, jest to odcinek poradnikowi, dlatego nie przestraszcie się mnie, jeżeli będę gdzieś tam się zacinała, czy, czy troszkę będzie mi trudniej go poprowadzić, ponieważ jak wiecie, to na moim kanale poradniki pojawiają się, aczkolwiek trochę rzadziej, jestem bardziej przyzwyczajona do jakiegoś tam bardziej takiego stylu luźniejszego prowadzenia sobie rozgrywek, a niekoniecznie takiego wiecie materiału, który powinien być bardziej informacyjny, bardziej taki zwięzły i treściwy, ale mam nadzieję, że uda mi się jakoś w dobry sposób przedstawić wam tutaj ten program, który znalazłam, który w sumie nie ja znalazłam, a znalazła go Amelia Ami, której Cudownie i prześlicznie dziękuję za podesłanie mi tego linka. Ja się z tym linkiem zapoznałam. Troszkę posiedziałam w nim, żeby zobaczyć, czy, czy to jest taki, wiecie, fajny program, który mogłabym Wam polecić. I tak, jak najbardziej to będzie program, który mogę Wam polecić i chcę Wam wytłumaczyć, jak działa, i jaki skrywa w sobie potencjał możliwe, że dużo większy i lepszy niż Try Importer, którego powinniście znać. Jeżeli nie, to gdzieś tutaj u góry wyświetli Wam się link do też poradnika, który robiłam z rok temu, jak mniej więcej. Jest tam gorsza, jakość dźwiękowa, gorsze w ogóle wszystko, ale sam też poradnik jest tam treściwy i podam wam kilka fajnych rzeczy. Ale zaczynając od takich y, początków, y, jakie tutaj widzicie. Na sam start nie widziałam jeszcze tego mendika nigdzie u żadnego youtubera praktycznie. Moja droga, jest taka malutka, maluteńka wstawka. Na dzień, w którym nagrywałam ten odcinek, nie widziałam żadnego materiału z mod managera. On to był taki bardziej, wiecie, świeży program. Ale dzień przed tym odcinkiem akurat youtuber zwany. Piotr Rekowski nagrał taki materiał i wam opublikował, więc wpadajcie też do niego i zobaczcie, jak on wytłumaczył działanie tego programu i jak zmobilizował w sumie mnie, żebym ja w końcu zmontowała ten odcinek, ponieważ jak widzę odcinki inne niż z gameplayów, to mi się słabo robi i nie chce mi się ich montować. Ale przypomniał mi o tym, że nagrałam ten odcinek i że fajnie by było ten poradnik wypuścić, więc podziękowania dla niego, że ruszył mnie um, do pracy. Więc zapraszam Was do oglądania tego odcinka, a nie zapomnijcie później wpaść jeszcze do niego, żebyście zobaczyli, jak on wytłumaczył działanie tego programu. Zapraszam do oglądania. Eee, też byłam bardzo zdziwiona, dostając takiego modzika do pogra po pogra pobrania, nie pogrania, nie, pobrania moi drodzy. Eee, byłam bardzo tym zdziwiona, ale eee, no istnieje coś takiego, jak widzicie. Jest to też beta. Jest to coś, co nie jest jeszcze alfą, jest to coś, co będzie cały czas udoskonalane. Tak nas zapewnia twórca, że widzi jeszcze dużo niedociągnięć, niedoskonałości i będzie to sobie ulepszać. Y oczywiście ten programik da się powiększyć na całe okno, ale wydaje mi się, że dużo bardziej przejrzysty jest on jednak w takim mniejszym okienku, więc. Tak też pozwólcie mi, że będę wam prezentowała tutaj mod menadżera. Co więcej, jeżeli chodzi o ładowanie samego programu, on ładuje się dosyć długo za pierwszym razem i chciałam podkreślić, że dopiero po którymś razie się coraz szybciej zaczyna ładować, ponieważ już przetrawia sobie wszystkie CC, które mamy. Wszystkie CC, wszystkie mody tak naprawdę, ponieważ ten program nie tylko czyta jakieś ubrania, jakieś tam łóżka, nie łóżka, meblowe sprawy, tylko również czyta których ja akurat nie mam wrzuconych, bo nie będą nam tutaj zbytnio potrzebne na pod tego materiału. Chciałabym jeszcze zaznaczyć, że na sam koniec odcinka będziemy, będę pokazywać, jak pobrać ten program. Nie jest nic skomplikowanego, więc zajmie pewnie dosłownie minutkę, ale dla tych osób, które nie do końca e, sobie z tym dają radę, to pokażę, jak to się robi, a teraz już przejdźmy po prostu do omawiania tego programu. Jak widzicie, mamy tutaj pięć takich przycisków, tutaj jest takie pole. Na samym początku pokażę, jak to wygląda, a dopiero później będziemy się bawić w takie bardziej szczegółowe omawianie. E, na start widzicie stronę, stronę startową, dom, jak no wiecie, no po prostu stronę startową, po polsku tak się zazwyczaj to e, nazywa. Później mamy foldery, paczki, ustawienia i pomoc. No i tutaj jest pole, które ewidentnie mówi, żeby przeciągnąć albo jakiś e, modzik, albo dodać go przez e, m, ścieżkę w plikach. Zaczynając tutaj od naszej strony startowej, chciałabym wspomnieć, że żeby cały program się załadował, musicie mieć wrzucone modziki do folderu mods w simsach. Inaczej nie zczyta tego, bo wiecie, to jest program, który czyta mody, tylko i wyłącznie jeżeli są w odpowiednim folderze. Taki wolę, wiecie, zaznaczyć, żeby była cała jasność. Mamy tutaj dom program startowy. Jak widzicie, mam tutaj kilka takich y, pięknych, pięknych y, sobie przedziałków i jak widzicie, są też i większe. Tym się nie bójcie. Ja osobiście w pisałam sobie, żeby mi się wyświetlało tylko 500 modów na raz, nie chciałam więcej. Program pokazuje, ile dokładnie znajduje się modów w danym folderze. Ja jestem osobą, która ma mniej więcej posegregowane te mody, ale zakładam, że większość z Was jednak nie ma ich posegregowanych, tak jak ja nie mam posegregowanych modów, które są głównie używane do budowania i chciałoby to zrobić, więc możemy się tego nauczyć w łatwy sposób. Na samym starcie tutaj y, otwórzmy sobie folder, który ja sobie akurat przeszykowałam. Jest to taki poglądowy folder z rzęsami. Jak widzicie, co się rzuca w oczy, to są bardzo duże tutaj y, te ramki, które pokazują, co jest z jakim modzikiem, co jest mega, mega dużym plusem. Jest to przejrzyste. Widać, który mod jest którym, ale. Żeby nie było takiej uciechy, to niestety część modów się nie wczytuje, część modów nie ma tych zdjęć poglądowych. Na pewno zdjęć poglądowych z tego co patrzyłam nie mają pozy, więc tutaj, jeżeli chcecie sobie szukać pus patrząc na nie, no to, to na razie nie przejdzie. Myślę, że może w późniejszym czasie będzie jakaś aktualizacja, która naprawi pozy, ale na razie możemy tylko korzystać z opcji po prostu patrzenia sobie na. Niektóre modziki głównie z kasa i z trybu budowy. Możemy zaznaczać mody, jak widzicie tutaj sobie prawym, fu, lewym przyciskiem myszki i wyświetlają nam się wtedy opcje. Mamy opcję, która po prostu mm, ładuje nam te mody do gry. Mamy też opcję, która wyłącza te mody z aktualnej e, załadowanej gry. Oznacza to tyle, że jeżeli wybierzemy sobie dane mody, to możemy załadować je do rozgrywki, czyli wchodząc do Simsów, one będą nam się wyświetlały, ale jeżeli na przykład stwierdzimy, że tych rzędz nie chcemy załadowywać, możemy ich nie załadować, czyli widzicie, tutaj sobie odłączamy i wtedy w późniejszym etapie e, nie będziemy mieli ich w rozgrywce. No wiecie, jak tu już tam woli. Raczej to się używa i ja używam w większości do tego, żeby tutaj sobie załadowywać albo wyładowywać całe foldery. Czemu tak Możecie się zapytać. Mogę Was odesłać do kolejnego poradnika, jaki też stworzyłam, w którym pokazuję Wam, jak zwiększyć płynność rozgrywki. Między innymi, wyłączając sobie na chwilę część modów, z których nie będziemy korzystać, a włączając tylko te, które nam są potrzebne. Więc, jak najbardziej, to jest coś fajnego. Ja wcześniej to robiłam za pomocą wyrzucania danego folderu modów, które mi nie będą w danym momencie potrzebne z folderu moc. Ale tutaj jak widzicie jest dużo prostszy sposób na ogarnięcie tego. Wystarczy tylko kliknąć jeden przycisk i one się wyładowywują, roz, rup, załadowywują. Tutaj może jeszcze Wam tak pokazać jak to ładnie wygląda. Dalej, przechodząc do omawiania poszczególnego tutaj e, modzika, możemy go przenosić pomiędzy folderami, dowolnie. Mogę go sobie przenieść na przykład do nieposortowanych, on mi teraz zniknie i pojawi się, moi drodzy, tutaj w nieposortowanych, Mogę to samo zrobić z tymi modzikami i je sobie znowu do rzęs przenieść. To też jest dosyć łatwe, intuicyjne, jak widzicie. Kolejnym e, aspektem jest usuwanie modów. E, no, ja sobie usunę ten piękny modzik. Te mody, które się usuwają, one usuwają się tylko i wyłącznie z programu tego, z folderu moc, ale nie usuwają się permanentnie tylko są przenoszone do kosza. Więc jeżeli sobie usuniecie przez przypadek, nie daj Boże, jakiś mod, na którym wam bardzo ale to bardzo zależało, na spokojnie możecie go znaleźć w koszu na waszym komputerze. Nie będę wam tego pokazywać. Każdy wie, gdzie jest kosz na komputerze. Zakładam to i mam nadzieję, że tak jest. Tutaj jeszcze mogę sobie po prostu Odznaczyć, jeżeli sobie zaznaczałam za dużo rzeczy i nie chcę ich, to sobie je odznaczam. Tutaj jest jeszcze jeden przycisk filtrowania, ale do niego chciałabym przejść za chwilę, ponieważ jest on dosyć rozbudowany i jest on dosyć mocny, jeżeli chodzi o, o tutaj szukanie rzeczy. Najpierw przejdźmy do tego, że tutaj mamy opcję More. Jak sobie na nim kliknę, również mogę albo usunąć dany mod, albo przenieść, albo wyświetlić sobie cały panel, który określa nam danego modzika. Jest to cudowną sprawą, ponieważ nie dość, że możemy sobie przeczytać, gdzie dokładnie jest ten modzik, możemy sobie zczytać jego nazwę, czyli nazwę pliku innymi słowem, Możemy sobie otworzyć folder, w którym się znajduje. Dalej możemy po prostu tutaj też powiedzieć, jakiego typu jest to mod. Jest to oczywiście CC, e, tutaj też jest, że package. E, możemy zobaczyć w jakim e, w tym momencie folderze się znajduje. Jaki to jest typ, czyli do kasa. Później jest jeszcze, jeżeli chodzi o kas, są jeszcze tutaj zaznaczone, po prostu e, nie rodzaj, Oliwia, pomyśl nad słowem. Znaczone są e, przedziały wiekowe, gender, age, e, może Oliwia czyta, ja nie myśl. Zaznaczone są przedziały wiekowe, są zaznaczone też płcie, do których ten mod jest przypisany. Co więcej, co mnie zaszokowało, czego jestem po prostu tak uchachana i ujarana tym, że to istnieje, to patrzcie, że te, jak widzicie, często w modzikach mamy kilkanaście zdjęć, prawda? I jedne nam się bardziej kojarzą, drugie mniej. I załóżmy, że. Nie chcę zazwyczaj korzystać z jakichś tam, gdzie jest jedynka. Nie chcę zazwyczaj korzystać z tych rzęs, ale bardzo podobają mi się te rzęsy. I wystarczy, że zaznaczymy sobie obrazek, który nam się najbardziej podoba. Wrzucamy sobie to, żeby nam program ustawił to jako nasz domyślny obrazek. Zapisujemy zmiany i patrzcie, że zmienia nam się obrazek całego tutaj modzika przez to możemy sobie w dowolny sposób zmieniać to, jak mogą wyglądać nasze mody. Nie zawsze się to oczywiście da, ponieważ nie wszystkie modziki posiadają zdjęcia, niektóre są takie same, jedynie coś się zmienia, tutaj taki kwadracik. Co jest jeszcze tutaj ważne, o czym zapomniałam Wam powiedzieć, to macie też tutaj powiedziane, gdzie ten mod się znajdować, czyli np. w wymalunku twarzy, czy ten modzik, który tutaj był, będzie się znajdować w okularach. To jest bardzo fajne, ponieważ ja często się denerwowałam, że niektóre mody nie znajdują się tam, gdzie bym chciała, czyli na przykład nie znajdują się w detalach skóry, tylko znajdują się nie wiem, w okularach. A teraz mogę sobie sprawdzić, czy ten mod rzeczywiście jest do okularów, czy do nie wiem, e, właśnie malunku twarzy, czy może do tych detali twarzy. To jest coś superowego. Dla takiego jeszcze... Oliwia się e, krztusi i dławi e, i zapowietrza. E, dla dodania, co jest jeszcze ważne prawym przyciskiem myszki y, otwieramy sobie po prostu ten panel tutaj y, cały informacyjny albo możemy to zrobić tak jak pokazywałam wcześniej przez przycisk mor i przez tutaj pisadełko Kolejną rzeczą jest dodawanie modzików przez ten program do gry. Jak to zrobić? Wystarczy, że mamy jakiś modzik, ja jak widzicie tutaj mam sobie takiego modzika w takim malutkim okieneczku, jeszcze w sumie mogłabym chyba go zmniejszyć, no prawie, że teraz już jest najmniejsze okieneczko. Wystarczy, że przeciągniemy sobie przecudownie tutaj ten plik. I moi drodzy, mamy okienko, w którym pokazuje nam się, co mamy z tym plikiem zrobić. Jak widzicie, to są jakieś tam piegi, e, pokazuje nam się obrazek i możemy sobie nie dość że nazwać sami, jak chcemy ten plik, to możemy też dodać do konkretnego folderu. Ja sobie mogę go dodać na razie, może do tych nieposortowanych. Bierzemy next, jak widzicie, był komunikat, że udało się dodać modzika i on znajduje się tutaj. Proste, proste, oczywiście, jak słońce. Przejdę teraz do rzeczy kolejnej, która jest mega cudowna, czyli filtrowanie. Ja na samym początku patrzyłam na to filtrowanie miałam takie, no, no spoko jest filtrowanie. Ale teraz patrzcie, co się dzieje. Klikamy sobie rzeczy z kasa i wyskakuje nam tutaj takie okienko. Możemy sobie wybrać, czy chcemy rzeczy dla mężczyzn, jak widzicie, zmniejsza się tutaj nam ilość, czy rzeczy dla kobiet. No, od razu w kasie widać, co u mnie się znajduje. I tutaj jest plus 400, tutaj jest plus 1700. Możemy sobie wybrać wiek, dla jakiego wieku chcemy sobie te rzeczy znaleźć. Możemy sobie wybrać ten. To jest chyba nastolatek, tak? nastolatek. Dalej, możemy sobie wybrać, czy mają być to rzeczy z górnej części ciała, czy z głowy, no może nie górnej części ciała, tylko czy z głowy, czy z ciała. Dalej, jak już sobie to wybierzemy, możemy sobie wybrać, co chcemy, czy jakieś full body, czyli jakieś tam sukienki, prawdopodobnie to będą. Yy, albo i nie sukienki. Ale nie, widzę, że tam sukienki, niektóre są nie do sukienek. Możemy sobie wybrać doły. Yy, mogą się załączyć, mogą się załączyć. Doły możemy sobie wybrać. Jest to coś naprawdę fajnego tutaj. O, dobra, widzicie, patrzcie, to jest full body i dopiero później jeszcze to, nawet no, nie, nie szczaiłam do końca, ale to sobie możemy wybrać. Na przykład krótkie sukienki, i wszystko nam się pięknie wyświetla, więc jest to coś, co naprawdę potrafi ułatwić nam rzeczy, jak będziemy chcieli sobie segregować jakieś sukienki, tak jak ja to robiłam, krótkie, długie, włosy krótkie, długie i tak dalej. Kolejną rzeczą, jaką też tutaj znajdziemy, jest katalog obiektów z trybu budowy. Jak widzicie, tryb budowy nam się tutaj załączył, no niestety. Nie wszystkie modziki, tak jak mówiłam na samym początku, się włączają. Ja bym chciała na sekundkę sobie to załadować, żeby one przynajmniej się podświetlały, będzie lepiej widoczne. Mamy tutaj te modziki. I co tutaj jest? Możemy sobie wybrać między innymi na przykład za jaką cenę minimalną chcemy znaleźć modzik. Czyli na przykład pobraliśmy sobie jakieś łóżka, nie łóżka, chcemy zobaczyć, czy one kosztują tyle, a tyle. No, oczywiście tutaj wchodząc w tryb budowy, też e, tfu, w tryb e, interfejsu możemy sobie popatrzeć, jak to wszystko wygląda, e, poczytać jakieś informacje o tym, ale no to nie zmienia faktu, że tutaj możemy sobie sprawdzić, jaka jest cena mniej więcej szacowana w e, Simsach danego obiektu. Jest to coś też cudownego i prze, po prostu prze, prze, ok. Też jest kategoria inna, ale no, nią się raczej nie do zajmować, bo tutaj nie ma nic szczególnego. Ok, moi drodzy, przeszliśmy do kolejnego punktu, jakim są foldery. Ja osobiście nie korzystam z nich bardzo, ponieważ nie do końca mi one pasują wyglądowo. Um, oczywiście patrzcie, w folderach to, co jest, to ja wejdę sobie w kasę, Jak wchodzimy w foldery. Pokazuje nam się po prostu poszczególny folder w folderze. Ja sobie, jak widzicie, mam posegregowane te modziki. Wszystkie z kasa, jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o tryb budowy, nie dam rady. A jeżeli chodzi o kasę, to już wcześniej w tryb importerze sobie segregowałam i teraz mogę w łatwy sposób sobie poprzechodzić, yy, chodzić pomiędzy tymi folderami. Yy, no, jak mówię, dla mnie na ten moment jest to mniej użyteczne, może to tak określę. No, ale, ale też taka opcja istnieje. Ja bardziej korzystam z tej głównej. Kolejną rzeczą, jaka też tutaj się znajduje, są tak zwane paczki. Paczki ja to nazywam też folderami. Czemu nazywam to folderami? Ponieważ jest to nic innego jak foldery. Zaznaczając sobie taką paczkę, możemy sobie edytować nazwę folderu danego. Możemy sobie również, co jest ważne, usuwać ten folder cały i mamy dwie opcje. Albo możemy usunąć folder z całą jego zawartością, no i ten folder nam się przyniesie do kosza, tak jak wcześniej przynosiły się same sc. Albo możemy usunąć dany folder, przenosząc wszystkie modziki do nieposortowanych. Ja mogę to zrobić bez problemu, jak widzicie usunęłam ten modzik, się tutaj po załadowaniu późniejszym przeniesie do... Yy, Posortowanych, nie posortowanych, czemu Oliwia, posortowanych mówię. Co więcej, możemy sobie dodawać nowe foldery, ja sobie dodam też te kolumny, żebym później sobie dodała tą kolumnę rzeczywiście i jak widzicie, taki folder nam przychodzi, te, przyszedł ten modzik, jak, no, trzeba chwilę było poczekać, aż się jest świeży. Jest to dosyć fajne, Ponieważ nie musimy specjalnie wychodzić do naszego folderu ręcznie, tylko możemy zrobić to poprzez aplikację i dodawać sobie i usuwać ile chcemy danych folderów. Kolejną i ostatnią rzeczą, jaka się tutaj znajduje w całym naszym The Sims 4 Mod Manager, to są ustawienia. Są one dosyć krótkie wbrew pozorom i nie ma tutaj zbytnio rzeczy, którymi można by się było pobawić. Na samym początku mamy to, gdzie znajduje się nasz folder, ale nie z konkretnie tutaj naszym programem, tylko folder mods, jak widzicie, The Sims czyli skąd ma pobierać sobie mody dany program. Dalszą częścią jest połączenie z Sims Studio, którego ja nie mam, ponieważ przyznaję się bez bicia, że się jeszcze tym nie bawiłam i nie próbowałam sobie połączyć tego Sims Studio właśnie z tym mod managerem. Może kiedyś to zrobię, możecie pisać w komentarzach, czy chcielibyście zobaczyć takie połączenie i jakie to dodatkowe opcje nam daje. Taką trochę smutną sprawą dla niektórych osób może być to, że niestety program działa tylko w języku angielskim, ale myślę, że właśnie z tego poradnika możecie się dowiedzieć wszystkiego i nie musicie umieć tego angielskiego, żeby ogarnąć sobie ten program. Dalej macie zachowanie tego programu, czyli to, czy ma się włączać z modami, ile ma modów wam pokazywać tutaj. To jest. Najważniejsza sprawa. Ja sobie wzięłam osobiście, żeby pokazywał mi 500 modów na start, ponieważ nie chciałam, żeby mi pokazywało więcej, bo sprawia to, że dłużej się też te paczki i te wszystkie foldery ładują. Dalej mamy sam wygląd, czyli już coś tak mniej powiedzmy ważnego, ale z drugiej strony jednak ważne. Możemy sobie dostosować wielkość folderów. Ja mam ustawione na jedynkę, nie jest mi potrzebna większa wielkość. Kolejną rzeczą jest ten tutaj pasek nawigacyjny. Możemy sobie go albo schować i zrobić go małym, albo sobie zrobić go dużym. Ja jestem fanką jednak większych rzeczy, i żebym widziała to i mogła przeczytać, wzrokowiec i muszę czytać po prostu. Dalszą rzeczą są zaokrąglane kanty. No, no wiecie o co chodzi, czyli żeby nie było żeby te wszystkie modziki, które tutaj są. O, o, Panie, panie, widzę, że czasami się zacina, ale to nic się z tym nie dzieje. żeby to było po prostu bardziej w prostokąt niż takie zaokrąglane i przyjemniejsze dookoła, dla, dla mnie jest takie zaokrąglane, dlatego sobie to zostawiam. Dalszy to jest tryb jasny-ciemny. Teraz, jak widzicie, klikam, nic się nie dzieje, ponieważ jest to pięknie zaznaczone, że trzeba zresetować aplikację, żeby to się zadziało, więc ja Wam. Wstawiam tutaj w tym momencie zdjęcie, jak wygląda w jasnym trybie ta aplikacja. Wygląda ona strasznie cute, ale dla moich oczu wiem, że będzie dużo lepsze, jak sobie ustawię tą ciemną wersję. I ostatnim rzeczą, którą ja osobiście ustawiałam, domyślnie jest ona wyłączona. Są to napisy na elementach, które nie mają swojego image to, to, to zdjęcia. Dokładnie, e, swojego wizerunku. I możecie to zaobserwować nie tu, ale tu może w kasie gdzieś zaobserwujemy. O, czasami się jak widzicie, zacina. W kasie też sobie szybko nie zaobserwujemy, ale w modach tych sobie zaobserwujemy. O, dokładnie tutaj jest, jak widzicie. E, są napisy po prostu zamiast e, m, takich zwykłych baryłek, on tutaj były taki taki po prostu kwadrat albo koło, nie pamiętam już. Zamiast, zamiast napisu. Ja wolę mieć napis, ponieważ w miarę będę wiedziała może, jaki to jest młodzik, jak, jak będzie wielkimi literami zapisane to. No i to by było na tyle, jeżeli chodzi o ustawienie, jeżeli chodzi o cały program, jest on jeszcze niedopracowany, ale moim zdaniem ma bardzo duży potencjał. Jak widzicie, czasami się gdzieś zatnie, czasami wolniej pójdzie, czasami mu zajmie chwilę, żeby to przemyśleć, ale tak czy siak dosyć szybko sobie chodzi. Co jest takie godne wyróżnienia, to są na pewno te tutaj opcje filtrowania, które są złotem. To, co jest też fajne, to oczywiście to, że możemy sobie ustawiać zdjęcia, które nam się podoba. Które zdjęcie, które nam się podoba, zdjęcia, które nam się podobają, dokładnie ta Oliwia odmiana w polskim jest ciężka. Zdaję sobie też sprawę, że ten odcinek jest dosyć długi, ale chciałabym Wam to wszystko po prostu pięknie pokazać. Takim już słowem po prostu podsumowania, zanim przejdziemy do tego, jak ściągnąć ten program, to chciałabym porównać mod managera do try importera takim stwierdzeniem, że mod manager jest dużo ładniejszy jest ym, nowszy, to, to wiadomo. Jest to program, w którym możemy sobie przefiltrować wszystko jak nam się podoba, ma wielki potencjał. I jeżeli chodzi o sortowanie plików, które jest zmorą każdego Simpsomaniaka, który uwielbia ściągać mody, to jest program marzenie, ponieważ w ten sposób, no posiedzicie trochę przy tym, ale jesteście w stanie sobie posegregować wszystkie CC jakie macie. I możecie sobie to porobić na taki sposób, jaki ja mam. Czyli na przykład tutaj Wam mogę pokazać, jak mam w kasie posegregowany na alfa, na maxismecha i dalej mam posegregowany na buty, buty męskie, jakieś tam dodatki i różne inne foldery. Więc jest to coś, co na pewno Wam to ułatwi. Ale jeden haczyk, który mi jako twórcy na przykład w tym trochę przeszkadza, jest to... Że jeżeli tworzę SIM i chciałabym mieć wszystkie linki jednocześnie naraz do niego udostępnione, to dużą prostszą opcją dla mnie jest używanie um, po prostu tre importera, ponieważ tam zapisuję sobie postać, i ściągam odpowiednie modziki do niej już bezpośrednio. Tu nie ma tej opcji i jej mi brakuje, żeby ten program był idealny. No ale tak czy siak, do sortowania, moi drodzy, ściągajcie i naprawdę bawcie się tym programem. Jest on bezpieczny, jest on w wersji beta. Więc tutaj jeszcze mam nadzieję, że wyjdzie kilka ciekawostek i ulepszeń. A w tym momencie przenosimy się do ściągania tego programu. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i subskrypcji, żebyście byli ze wszystkim na bieżąco. I może jakiś komentarz, może z samą emotikonką nawet. Będzie mi mega miło i będzie to dla mnie, wiecie, taka nagroda za ten wysiłek, który włożyłam w stworzenie tego materiału. Widzimy się za sekundę. Jesteśmy już na stronie z modzikiem. Oczywiście link do tej strony znajdziecie w opisie tego filmu. Tak wygląda strona, nie jest to nic dziwnego. Na tej stronie często pobiera się zwykłe CC i wystarczy, że zjedziecie sobie troszkę niżej, tutaj macie w ogóle całe objaśnienie jak co, gdzie i tak dalej z tym modzikiem. No jest pokazane, że łatwo będzie sortować Wam wszystko tutaj. Jest tutaj, jak już też wspominałam program domyślny, gdzieś to też było bodajże napisane. Są informacje i też są pliki. Najnowszy plik tego programu jest z 6 stycznia 2022 roku, więc ten oto plik sobie pobieracie. On może się chwilę pobierać, e, mi się pobierał osobiście coś koło półtorej minuty za pierwszym razem, e, teraz się pobiera dłużej, ponieważ mam połączone kilkanaście programów, więc no, jest on w takim wiecie, no musi się troszkę przemielić, więc do Was wrócę za sekundkę, jak już to przemieli. Dobra, jesteśmy już z pobranym plikiem. No, pobierze on wam się do prawdopodobnie do pobranych. Ja sobie przerzuciłam już tutaj cały skompresowany plik. Jak wiecie, nie mam tego śmiesznego programu do rozpakowywania rzeczy. Nie wiem, jak on się nazywa, ale nienawidzę go. Ten taki z książeczkami działa też normalnie. Otwieranie pliku. Wchodzimy w ten pliczek. Mamy tylko jedną rzecz. Nie jest to filozofia. Klikamy sobie w okienko, które jest. Na samym starcie komputer będzie pewnie nam mówić, że. E, o. Dokładnie, że e, Windows ochronił ten komputer, e, ale nie ma się co tym martwić. Po prostu wyskakuje to tak, dlatego że wydawca jest nieznany, a chcemy coś jednak zainstalować na tym komputerze. E, ja sobie uruchomiam pomimo to. Mój komputer jest nadpobudliwy i nadwrażliwy na takie rzeczy, więc. U mnie osobiście, wszystko co instaluję, zawsze musi, muszę potwierdzić. Dalej czytamy sobie regulamin i akceptujemy go dopiero po przeczytaniu. Pamiętajcie, to zawsze się czyta regulaminy. Lecimy dalej. Mamy tutaj ikonkę, którą jeżeli zaznaczymy, to wtedy na pulpicie zostanie utworzony skrót do tego e, mod menadżera. Ale jeżeli tego nie zaznaczycie, to pamiętajcie, że zawsze możecie sobie tego mod menadżera wrzucić, znaczy wrzucić, sobie znaleźć go w starcie Windowsa, albo po prostu szukając go w plikach, ja nie będę sobie tego brała teraz na pulpit. Lecimy dalej. Jeżeli kliknę instalację, zainstaluje nam się modzik, ja już mam zainstalowanego, więc nie będę go brała. W późniejszym etapie jedyne co się jeszcze Wam pokaże, co może być trudniejsze dla niektórych, to będzie wybranie folderu, w którym ten plik ma zostać zainstalowany. Klikacie sobie tutaj taki przycisk i wybieracie jaki chcecie folder. Nie ma to w ogóle znaczenia, gdzie go wrzucicie, to jest wasza dobra wola. I to tyle. Jeżeli chodzi o zainstalowanie tego modzika. Nie jest to naprawdę trudne. Ja się jeszcze przyniosę na szybko do ekranu, takiego, z którego będę was mogła pożegnać. Jak widzicie, mamy taki piękniejszy troszkę ekran niż jakieś tam pliki. Jest to miniaturka do jednego z moich odcinków, na który was też serdecznie zapraszam. Tak akurat, jeżeli mówimy o programie, który ma sortować wam mody, to czemu wam nie rzucić odcinka z modami, które będziecie mogli sobie później posortować, moi drodzy. Tak więc to by było na tyle. Jeżeli ten odcinek Wam się podobał, to jeszcze raz, już orę po raz ostatni, zachęcam Was do łapki w górę, komentarza. Będzie mi niezmiernie miło i subskrypcji. Jest to dla mnie coś e, ważnego, ponieważ pozwala mi to rozwijać e, swój kanał, swój content. No a ostatnio z tym jest trochę cienko, więc będzie mi naprawdę mega miło, jeżeli to zrobicie. Mam nadzieję, że wytłumaczyłam wszystko w dosyć jasny sposób: że jest to wytłumaczone ok, że dźwięk się nagrał dobrze, że, że da się mnie słuchać, że nie jąkam się bardzo, chociaż wiem, że mam tendencję do mówienia y yy i mam tendencję do mówienia powtarzania jak niektórych zwrotów. Ze co Was serdecznie przepraszam z tego miejsca. I cóż, dziękuję z całego serduszka, że byliście ze mną w tym odcinku. I mam nadzieję, że zobaczymy się w innych poradnikach, ale też w innych odcinkach na moim kanale. Do zobaczenia. Pa pa.